Siemanko, tu Jakubowaty z kanału Gała TV, siódmy odcinek z serii Okiem Kibica. Dzisiaj trzeba podsumować Ekstraklasę Polską, oczywiście i Hiszpania. Siódma kolejka T-Mobile Ekstraklasy. Rozpoczęło się pięknie, można powiedzieć. 28 sierpnia pod Beskidzie Lechia Gdańsk. Bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. 1-1 się skończyło, w zasadzie wynik troszeczkę można powiedzieć, że odzwierciedlił przebieg spotkania. Potem jedno z dwóch spotkań kolejki. No i lecimy już do 29 sierpnia. Piast bez problemu 3-0 z Górnikiem Łęczna. Nic dodać, nic ująć. Piast umocnił się na pozycji lidera, ma już 6 punktów nad Krakowią przewagi, tak więc no pozycja tej drużyny jest naprawdę imponująca. Również 29 sierpnia Zagłębie Lubin, które w tym momencie no jest, proszę Państwa, dość wysoko, bo na szóstym miejscu, podejmowało u siebie ruch Chorzów, wygrało 3-1, tak więc no, to tak naprawdę tylko podkreśla to, że Lubinie nie mają dobrą passę. Myślę, że ta drużyna no, kroczy coraz bardziej w stronę dobrej gry. Kolejne spotkanie jest 29 sierpnia. Korona u siebie 1-1 z Pogonią Szczecin. Remis, nic bez komentarza może dalszego, ponieważ to spotkanie remisowe. No i w sumie nie trzeba więcej dodawać nic. 30 sierpnia Cracovia grała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Wydawało mi się, że Cracovia powinna wygrać ten mecz z palcem w nosie, a tymczasem okazało się, że Górnik postawił opór. No i udało im się ten mecz zremisować. Kurczę, kolejny remis Górnika, czyli jest jakiś postęp w stronę utrzymania w lidze, ale na razie sytuacja Górnika wygląda bardzo mizernie. Cracovia drugie miejsce w tabeli, 6 punktów straty do Piasta Gliwice, punkt przewagi nad Legią Warszawa. No szczerze mówiąc nie wiem co jest grane, że i Piast Gliwice i Cracovia dyktują tempo w tym roku. Nie wiem. Potem drugie z dwóch spotkań kolejki. No i 30 sierpnia hit tej kolejki Ekstraklasy, i Jagiellonia i Legia. Chciały ten mecz wygrać, graliśmy w Białymstoku 1-1. Dobry mecz, trzeba powiedzieć, ale spotkanie kolejki na pewno nie. Pierwsze z dwóch spotkań kolejki: Kraków, 28 sierpnia, godzina 20:30. Wisła, Śląsk Wrocław, mecz przyjaźni. Oczywiście byłem na tym spotkaniu, jakby inaczej mogło być. Bardzo często chodzę na mecze Wisły, tak więc trzeba się do tego przyznać. Nie, nie bijcie mnie. Mnie się nie bije. Za to, że jestem kibicem Wisły. Tak. No co? Rozpoczęło się dziwnie. W 18 minucie Hetli bodajże uderzał z rzutu wolnego. Piłka oczywiście Śląsk Wrocław. Tutaj uderzenie było z wolnego. Piłka padła w słupek, ale odbiła się od Radosława Cierżniaka, bramkarza Wisły, i wpadła do siatki. Potem bramkę strzelił Paweł Brożek, następnie Rafał Boguski, 2-1 do przerwy. Potem rozpoczęło się od mocnego ataku Wisły, 3-1 w pewnym momencie było. Wydawało mi się, że ten mecz jest pozamiatany już tak naprawdę, że Wisła albo jeszcze bardziej zmiażdży Śląsk, albo zostanie przy tym wyniku. Kurczę, nie, Śląsk odpowiedział ogniem, błąd Ryszarda Guzmicia wykorzystał Jacek Kiełb. Zrobiło się 3-2. Można powiedzieć, że troszeczkę nerwówka była, ponieważ w poprzednim spotkaniu Wisła też prowadziła z Lechią Gdańsk 3-2, skończyło się 3-3, więc troszeczkę bałem się o wynik tego spotkania. I zadawałem sobie pytanie, czy Śląsk teraz pójdzie za czasem, czy Wisła jeszcze bardziej przyciśnie, bo myślę, że obydwa zespoły grały taką piłkę, że wynik 3-2 nie był w stanie, mogę powiedzieć, się utrzymać. No i efekt był taki, że w 88 minucie Paweł Brożek zdobył bramkę na 4-2. Wisła wygrywa. No i dwa gole Pawła Brożka na pewno bardzo cieszą. No i drugie spotkanie kolejki, 30 sierpnia, godzina 15:30. Terma Lika, Brukbet Niecieca, Lech Poznań. No kurczę, faworytem tego spotkania jest Lech Poznań, mimo iż był niżej w tabeli. Dostali 3-1.
od Beniaminka. Ja tego nie rozumiem, co się dzieje z Lechem Poznań. Moim zdaniem wydawać by się mogło, że Lech Poznań powinien walczyć o utrzymanie mistrzostwa. Tymczasem Lech powoli walczy o to, żeby nie spaść z ligi. Jeżeli Lech będzie grał w dolnej ósemce, co się może stać, jeżeli czegoś ten klub szybko nie zrobi, no to powiem, będę zaskoczony. O ile sytuacja w Termalce wygląda tak, że jak grają na wyjeździe, to przegrywają, jak grają u siebie, to wygrywają. Tak więc, na razie 4 porażki i 3 zwycięstwa. Ten bilans jest do zaakceptowania, myślę. Myślę, że Termalika może jeszcze się piąć w górę, a patrząc na terminarz, no, w następnym spotkaniu, w następnej kolejce Termalika gra z Krakowią. Potem grają bodajże w 9. kolejce Termalika grał się z Pogonią Szczecin, więc myślę, że z Krakowem oczywiście mogą mieć ciężko, ale z Pogonią Szczecin powinni sobie poradzić, zwłaszcza, że grają u siebie. No nie wiem, czy jest to wina, czyja jest wina tak słabej gry Lecha i tak dobrej gry Termaliki u siebie. Być może to, że Lech cały czas, że tak to określę, no nie wiem, może coś z trenerem jest, bo w zeszłym sezonie też był problem z trenerem na początku. Mariusz Rumak został zwolniony bodajże po meczu z Wisłą Kraków, kiedy przegrali 3-2. W tym roku Lech też przegrał z Wisłą 2-0 tym razem. Pytanie, czy Maciej Skorża w 8. kolejce zasiądzie na ławce Lecha w meczu pod Beskidziem, czy podziękują mu już przed tą kolejką. Powiem tak, to będzie bardzo ważny mecz ze względu na to, jak będzie wyglądała strefa spadkowa. Dobrze, to była szósta, siódma kolejka. Zobaczymy, co nas czeka w ósmej. W ósmej kolejce czeka nas tak: Lechia Gdańsk, Korona Kielce. Moim zdaniem faworytem jest Korona i stawiam właśnie na zwycięstwo Korony. Być może jedno z hitowych spotkań, Legia Zagłębie Lubin. Z przebiegu tabeli faworytem jest Legia, ale że Legia ma ostatnio słaby okres, to Zagłębie Lubin też może się tutaj pokusić. Te zespoły mają tyle samo punktów i stawiam na remis w tym spotkaniu. Śląsk Jagiellonia. Śląsk gra u siebie, Jagiellonia jest wyżej w tabeli. Moim zdaniem też tutaj powinien być remis. Cracovia Termalika, Bruk Betnieciecza. Że jest to wyjazd Termaliki, to stawiam na zwycięstwo Krakowi. Bardzo ważny mecz, Lech Poznań pod Beskidzie Bielsko-Biała. Lech Poznań 14 miejsce, pod Beskidzie Bielsko-Biała 15. Pytanie, kto wyjdzie lepiej w tej konfrontacji, nie będzie w strefie spadkowej. Obawiam się tylko jednej rzeczy, że pod Beskidzie może nie gra na wyjeździe. Pytanie, czy Lech się spręży i wygra, czy dadzą zagrać pod Beskidziu równy mecz? Zobaczymy. 13 września Pogoń Piast. Liczę na zwycięstwo Pogoni. Ze względu takich, że grają u siebie, aczkolwiek Piast pokazuje, że jest dobrym zespołem jak na razie. 13 września Ruch Górnik. Moim zdaniem Ruch, który jest dużo wyżej w tabeli, 9 miejsce, pokona Górnika, aczkolwiek może się zdarzyć, że będzie remis. I 14 września kończymy w Łęcznej. Łęczna Wisła. Szczerze stawiam oczywiście na zwycięstwo Wisły. Aczkolwiek moim zdaniem może być tutaj remis, ponieważ jest to wyjazd, a Wisła na wyjazdach jeszcze nie wygrywa. W tym sezonie może przełamią tą słabą passę wyjazdową. No i podano w końcu 11 kolejki. Omówimy ją, co mi tam szkodzi. Jako bramkarz Marić, Lechia Gdańsk, ok. Obrońcy Dąbrowski z Zagłębia, może być Osyra z Piasta, Bobaniowicz z Wisły Kraków. Tego się nie spodziewałem, że Bobaniowicz będzie. Kiedykolwiek w 11 kolejki Bobaniowicz, naprawdę jestem zachwycony tym, że ten piłkarz w końcu dostaje się do 11 kolejki, bo po prostu od pewnego czasu jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Pomocnicy Babiarz z Termaliki, Bruk Betniecia, bardzo dobry występ. Wacek z Piasta też może być, Janusz z Zagłębie, okay. I Wasiljew bodajże z Jagiellonii. Tutaj nie mam do tego. Aha, jeszcze na skrzydle Donald Gerje, który jak na razie jest liderem Wisły Kraków. Co można powiedzieć? No naprawdę, naprawdę Donald Gerje dobrym piłkarzem. No i w ataku Kędziora z Termaliki, Bruk Betniecia strzelił bramkę. No i Paweł Brożek w końcu. Można rzecz.
że w końcu Brożek jest w jedenastce kolejki. Hiszpania. Druga kolejka. Rozpoczęło się tak. Villarreal 3-1 muszę być z Spaniolem. Ok, w miarę dobry wynik. Real Sociedad 0-0 z Chichą. Sporting Chichon. 2 punkty w dwóch meczach, dwa remisy. Beniaminek jak na razie nie przegrywają. Barcelona 1-0 z Malagą. Nie było to spotkanie kolejki na pewno. Fermalen, Boże Święty, co się stało, że Tomasz Fermalen strzelił bramkę? Celta Vigo 3-0 z Rayo Vallecano. Oczywiście Celta, piękny mecz. Naprawdę, naprawdę pokazali jaja w tym spotkaniu. La Manida, Real Madrid 5-0 z Betisem. Po takim trochę można powiedzieć falstarcie Realu ze Sportingiem Gijón, oczywiście pokazali Betisowi, gdzie raki zimują. No i spokojne zwycięstwo 5-0. Eibar wygrało 2-0 z Athleticim Bilbao. Boże święty, co się stało? Derby Baskonii, tak trzeba to powiedzieć. Eibar, klub w pigułce zaczął działać. Hello? Niemożliwe. Wydawało mi się, że Bilbao zmiażdży drużynę Eibar, a tymczasem Eibar wygrało 2-0. Valencia 1-1 z Deportivo La Coruña. Powiem wam, że no nie najlepiej to wyszło. Sevilla. No. Sevilla, Atletico Madryt, spotkanie kolejki, tak więc o tym spotkaniu za chwilę. Getafe przegrało 2-1 z Granadą u siebie. W zasadzie nie mam pytań do tego spotkania. Las Palmas 0-0 z Levante. Pierwsze punkty dla Beniaminka tegorocznej, bodajże tegorocznej Primera División. No i spotkanie kolejki. Sevilla u siebie z Atletico Madryt. Powiem szczerze, Materazzo naprawdę dobre spotkanie. Jestem w szoku. 3-0 na wyjeździe. To jest ciekawe, że to był wyjazd. Mi się wydawało, że Sevilla wygra to spotkanie, a tymczasem nie wiem, co jest grane. Jak to będzie w trzeciej kolejce Primera División wyglądało? Rayo Vallecano Deportivo. Myślę, że wygra Deportivo, aczkolwiek nie jestem przekonany. Malaga Eibar. Pytanie. Na razie nam tabela oczywiście nic nie mówi, bo jesteśmy dopiero po dwóch meczach. Eibar jest liderem tabeli. To jest, proszę Państwa, sensacja. No, chyba coś tutaj jest. To jest, nie wiem, co jest grane. Naprawdę, naprawdę cieszy mnie to, że ta drużyna. Dobry na razie sezon, aczkolwiek ze słabymi przeciwnikami. Myślę, że Malaga to spotkanie wygra. Niestety. Mimo już jakąś tam sympatię do Eibar mam, to jednak uważam, że Malaga nie powinna im dać wygrać. Celta Vigo Las Palmas. Jak najbardziej zwycięstwo Celty Vigo. Nie powinno chyba nikogo zaskoczyć. Moim zdaniem Celta właśnie powinna wygrać. Athletic Bilbao, Getafe. Athletic Bilbao w tym momencie jest ostatni w tabeli. Getafe jest przedostatnie. Moim zdaniem wygra Bilbao. Granada, Villarreal. Myślę, że to Villarreal wygra. I bardzo ciekawy mecz. Spotkanie kolejki. 12 wrzesień, godzina 20:30. AC Materazzo, czyli Atletico Madryt, na Estadio Vicente Calderon walczyć będzie z Barceloną, z Dumą Katalonii. Boże święty, spotkanie oglądamy oczywiście. Relacja z tego spotkania, może tak, może nie. Nie wiem, czy będę oglądał, no raczej będę. Oczywiście nie nagrywam swoich reakcji, ale powiem wam, że to spotkanie naprawdę elektryzuje. Zapowiada się naprawdę. Mam nadzieję, że Messi w końcu strzelił bramkę, bo nie strzelił gola w dwóch spotkaniach pierwszych. Zdarza się. Mam nadzieję, że Vermaelen coś urąbnie. Suarez, Neymar, jak strzelą, to też się nie obrażę. Nie, myślę, że Barcelona wygra, tak trzeba powiedzieć.
Aczkolwiek AC Materazze też bardzo dobrze zaczęły ten sezon. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Z Las Palmas, no to umówmy się, Las Palmas nie jest najmocniejszą drużyną. Ale z Sevillą 3-0, no to naprawdę robi wrażenie. I ja jestem osobiście zdania, że Barcelona wygra ten mecz, ale jak będzie, nie wiem. Chillon, bodajże dwa remisy Valencia, dwa remisy stawiam na zwycięstwo Walencji. Espanyol Real Madryt stawiam na Real z wiadomych przyczyn. Chociaż chciałbym stawiać na Espanyol, niestety Espanyol dużo niżej w tabeli. I raczej nie liczę na ich zwycięstwo. Tak. No i ostatnie spotkanie. Levante Sevilla. Myślę, że Sevilla powinna to spotkanie wygrać. Dobrze, tak więc to były podsumowania siódmej kolejki Team Mobile Ekstraklasy i drugiej kolejki Primera Division. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeśli tak, łapka w górę, subskrypcja kanału, polećcie znajomym, a jeśli nie, napiszcie komentarz z tym, co się nie podobało. Ja postaram się do tego jak najszybciej uwzględnić. Dziękuję. Do zobaczenia.